Można maseczkę? No, okej. Okay. Czy już tak? Szanowni Państwo, ten polityczny walec pod nazwą Izba Dyscyplinarna rozpędza się na dobre, pomimo iż zgodnie z postanowieniem, z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak zwana Izba Dyscyplinarna nie ma prawa działać, to dzisiaj zajmie się uchyleniem immunitetu sędzi Beaty Morawiec, prezesa Stowarzyszenia Temis, jednego z największych stowarzyszeń sędziowskich w Polsce. To jest kolejny przykład prześladowania i zastraszania sędziów w Polsce. Tym razem ofiarą politycznych prześladowań stała się właśnie pani sędzia Beata Morawiec. Prokuratura oskarżyła ją o przyjęcie łapówki w postaci telefonu komórkowego i to są Himalaje absurdu. Czy następne oskarżenia prokuratury będą dotyczyły, nie wiem, przekazania komuś notesu albo długopisu i będą oczywiście kierowane wobec niezależnych sędziów. Jak widać, prokuratura pod wodzą Ziobry no, nie tylko jest na bakier z polską racją stanu, ale także ze zdrowym rozsądkiem. Co ciekawe, już w sobotę Telewizja Polska przypuściła atak na panią sędzię Beatę Morawiec i tu pojawia się bardzo ważne pytanie, jakim cudem pracownicy Telewizji Polskiej mieli dostęp do akt sprawy, gdy jeszcze w piątek odmówiono tego dostępu do nich obrońcom sędzi. Przynajmniej część dokumentów nie została tym obrońcom udostępniona. I ta sprawa pokazuje jak na dłoni, jak działa ten polityczny walec dyscyplinarek niszczący niezależnych sędziów, sędziów walczących o niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W tej sprawie jest jeszcze jeden wątek, jest jeszcze podtekst osobisty. Otóż Zbigniew Ziobro przegrał proces z sędzią Beatą Morawiec. Można więc odnieść wrażenie, że atakując sędzię Morawiec, z jednej strony pan Ziobro bierze odwet za własny przegrany proces, a z drugiej strony po prostu chce strzaskać kręgosłup niezależnego sądownictwa, zastraszając właśnie całe środowisko sędziowskie. I to są powody dyscyplinarek, które wydają się dzisiaj właśnie najbardziej prawdopodobne. To, że minister Zbigniew Ziobro jest najsłabszym ministrem sprawiedliwości, udowadnialiśmy to wielokrotnie. Natomiast to, że jest chyba najbardziej mściwym politykiem, to nie musimy udowadniać. Sam daje ku temu ogromne argumenty i właśnie sprawa przeciwko pani sędzi Beacie Morawiec jest tego najlepszym dowodem. Tak jak wspomniała pani poseł Gasiuk-Pihowicz, czym zawiniła pani sędzia Morawiec? Ano tym, że odważyła się pozwać pana ministra Ziobro, który bezpodstawnie zwolnił ją z pracy w ramach czystek sędziowskich i ośmieliła się wygrać tę sprawę przed polskim sądem, mając oczywiście wszelkie argumenty i racje po swojej stronie. I co robi w takim wypadku minister Ziobro? Zamiast przeprosić, jak każdy normalny, przyzwoity człowiek, zamiast się wycofać, każdy popełnia błąd. To nie. Pan minister Ziobro powołuje specjalną izbę w Sądzie Najwyższym za pieniądze podatników. Uzbraja ją w potężny budżet, całkowicie niezależny od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Umieszcza tam swoich politycznych nominatów, żeby mścić się na wszystkich tych, którzy odważyli się wystąpić przeciwko ministrowi Ziobrze. I mimo, że mamy zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mimo, że polski rząd oficjalnie zadeklarował, że nie będą toczone żadne postępowania przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Rzecznik tej Izby zapewniał, że żadna sprawa merytorycznie nie będzie rozstrzygana do czasu zakończenia sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To dla pani sędzi Beaty Morawiec jest droga szczególna, wyjątkowa, bo to jest wróg ministra Ziobro. Wtedy trzeba złamać wszystkie zasady, trzeba złamać obietnicę postawioną przez polski rząd, żeby dopiąć swego i zemścić się do końca na pani sędzi Beaty Morawiec, która wygrała w sądzie Zbigniewem Ziobro. Tak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości? Tak ma wyglądać to niby ściganie nieuczciwych sędziów? A proszę pokazać jedną sprawę, gdzie minister Ziobro faktycznie złapał sędziego za korupcję.
że złapał sędziego, który popełnił przewinienie. Nie. Ale takich przypadków, gdzie się mści osobiście, gdzie się gania tych, którzy ośmielili się mieć inne zdanie niż władza, możemy wymieniać na pęczki. Dlatego ta Izba Dyscyplinarna, o czym mówiliśmy wyraźnie w polskim Sejmie, ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny, nie merytoryczny. Tylko i wyłącznie polityczny. I pani sędzia Beata Morawiec będzie symbolem politycznych procesów przeciwko polskim niezależnym sędziom. I Zbigniew Ziobro, czy to mu się podoba, czy nie, na zawsze na polskiej scenie zostanie zapamiętany jako ten, który ścigał niezależnych sędziów, wytaczał polityczne procesy i polski wymiar sprawiedliwości sprowadził na całkowite manowce. Nikt o kto ma odrobinę przyzwoitości, o normalnym kręgosłupie moralnym, nie może bronić takiego postępowania. Liczę, że nie tylko środowisko sędziowskie, prawnicze, ale że cała przyzwoita Polska stanie w tej chwili po stronie pani sędzi Beaty Morawiec, niezależnej sędzi, która nie zrobiła nic złego, ale w pokazowym procesie ma jej zostać uchylony immunitet, żeby mogła być dalej ścigana, nękana. Tak dzisiaj wygląda wymiar sprawiedliwości pod rękami Zbigniewa Ziobro. I tej sprawy nie będziemy odpuszczali, tak jak każdej innej, która ma swoje polityczne piętno. Dziękujemy bardzo.